Tak, właśnie widziałem, że Turor zmienił klasę na łowcę demonów, był wojownikiem. Możemy od razu obczaić sobie, jak topka teraz wygląda o godzinie 18 drugiego dnia. Trochę jestem zawiedziony, szczerze mówiąc, dlatego że liczyłem, że w końcu ktoś pokaże, jak takim albo paladynem, albo właśnie wojownikiem wbić sobie 200 poziom w 3 dni. Chyba jeszcze nikt tego nie zrobił, chociaż nie, ty Melendez chyba zrobił. Ale no, Turor to jednak Polak, więc wiecie, jak to wygląda. Turor to mimo wszystko Polak, więc fajnie by to było zobaczyć, no ale chyba Turor się poddał. Nie dziwię mu się z jednej strony, dlatego że no, wojownikiem jest dość ciężko to levelować. Ktoś zaraz zapytał, jak zmienił klasę. No zmienił klasę w sensie takim, że usunął starego wojownika i sobie założył łowcę demonów, no. Nie, że zmienił klasę jakoś magicznie. Trochę się od nas tu ludzi pojawiło, na szczęście, szczerze mówiąc, bo po pierwszym dniu to ta gildia Summerville, zresztą widzieliście na odcinku, ta gildia Summerville totalny oro robiła. Teraz się tu troszkę więcej ludzi od nas kradło do topeczki. Ale się w sumie dużo nie zmieniło. No level 151 widzę, że ktoś wbił. Tu jakieś 60 są. No nie jest chyba ta topka jakaś gigamocna, nie? W sensie, jak na pierwszy europejski, po pierwszym dniu wydawała się bardzo mocna. Dużo 30 leveli. A teraz tak, no ale zobaczymy, no. Jutro się wszystko rozegra, tak naprawdę w poniedziałek, jak rano się obudzimy, to już będzie można jakieś tam porównania robić. Na razie to jeszcze pewnie dużo ludzi nie grało nawet dzisiaj. Także wiecie, tak to jest. Na W50 była mocniejsza? No, też mi się tak wydaje. Nie, no wiesz, jakby nie powstał ten W60, tylko na przykład taki EU1 z bomby, to podejrzewam, że byłoby o wiele mocniej tutaj, w tej topce. Ale nie ma co. Dobra, co my tu musimy zrobić? Teraz tak, trzeba to zacząć robić z głową, bo nie wiem, czy wczoraj to robiłem z głową. Przede wszystkim tu sobie może jakieś ataczki porobię. Dziękuję pięknie za 100 bicików, Mateusz. Dzięki ślicznie. Zrobimy, żeby się turycki nie marnowały. Tak, na początek wykorzystam tego golda, którego mam na gemy, który mi tam z jakiejś warty poleciał dzisiaj przez cały dzień. No niestety zręczność. Mamy siłkę, pięknie. W sumie to muszę patrzeć, do czego ja to wrzucam. To w ogóle sprzedam. Te dwa na szczęście sobie w razie czego wrzucimy. O, następny na szczęście. W sumie niech będzie tak. I lecimy tutaj. O, jest HP. HP nam jest potrzebne, więc to na plus. Jeszcze kurde... O, dobra, jubiler nam wpadł. Dodatkowe statystyki. No, coś w tym jest, Chris Sweetie Boy, bez kitu, że być może gdyby nie W60, to byśmy mieli taki pierwszy dzień jak na W60 to tutaj. A tak to się chociaż dało grać, to prawda. Do, o, jest siłka, Jezu, jak cudownie. Może się uda wszystkie gemy założyć, jeszcze mam na dwa kopania, kurwa inta. Dobra, trudno, ostatnie kopanie na razie. Pięknie. Ej, dobry początek. Czyli mamy tylko jeden gem na szczęście. No dobra, niech będzie na razie tak. Nie mamy za dużo tego szczęścia, ale trudno. Sianko śliwka. Okej, klaserek podbiję na pewno. To muszę w ogóle zrobić, zanim awkę ruszę. Ale zaczniemy sobie tutaj od lożków. No, z takimi gemami te lożki powinny paść bardzo łatwo. Przynajmniej na razie. No ja tu bym chciał wbić 30 level bez w ogóle ruszania awki. I potem sobie awkę ruszyć po klucz do trzeciej. O kurwica. Co tu się wydarza? Tylko, że ja gemu teraz nie wrzucę. Ale... A dobra, zrobimy tak. Potem się znajdzie gema, jak trochę golda będę miał. I tak myślę, że to wyszło na plus. Lecimy teraz golema. Laos moim zdaniem na berserku to jeden góra, dwa gemy na HP, reszta na siłę. Berek jednak musi swoje uderzyć, co by nie mówić. Dobra, teraz tak, tu mamy 44. No tego maga jeszcze powinniśmy pokonać. Dokładnie, cyk. 29,5. I teraz mamy tak, kamienny troll. Też raczej siądzie wojownik.
bardzo, bardzo nam te gemy siadły, powiem wam. Ale to chyba właśnie przez to, że na streamku zacząłem kopać. Dobra, jest 30, zajebiście. To możemy sobie sprzedać. Mogę zaraz tu gema poszukać do tej klaty, bo ona jest naprawdę dobra. Dokładnie, cyk. Więc mogę czado pluwać, tylko wyłapywać co niektóre wiadomości. Dzisiaj zanurzamy się w świat Shakesa. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, czy tego bossa zrobimy teraz? Powinniśmy tak TBH. Kurwa, kryta zabrakło. O, misja nam się zrobiła. No, trudno, niech będzie. Nie no, on jeszcze siądzie. Zaraz tu sprawdzę procenty, ale... O, teraz kryt. Kurwa, no ale żeby on uników nie robił. No nie no, ale no tu trzeba przyenterować, bo to ewidentnie chce paść. O, do... kurde, i bez dziury, szkoda. Jezu, jaki dobry trinket w ogóle. Okej, okay, możemy to obejrzeć od razu. Jest w ogóle dźwięk z gry? Jest, dobra. Przyzwyczajony do opluwania? Nie no, nie no. Przecież dobrze wiecie, że ja, jak są takie zwykłe streamy, jest mniej osób, to ja nawet się nieraz cofam do jakichś starych wiadomości, jak coś zauważę, że oplułem. Janko Nevios. No nic, zostawiamy to na razie. I co my tu teraz mamy? Ten loszek zamknięty. Tu mamy zwiada. Na zwiada palek jest niezły, ale zrobimy skana, czy jest sens to w ogóle ruszać na naszym obecnym setupie, że tak powiem. 0.14, czyli nie bardzo. Czyli tak, lecimy teraz w klaserek. Klasera ile ja miałem? 43, tak? No tak, nie wiem, z 50 to chyba nie wbije, ale... Wiecie co, może... Może ja na wszelki wypadek zużyję golda. Ej, dobrze poszedł ten start dzięki tym gemom. Bałem się, że ja tu będę musiał awkę zużywać, żeby 30 dobić. A tu na luzaczku 31. Podobnie jak na W60. Tylko, że no tam jednak graliśmy łowcą demonów, to wiecie. Ile wydać grzybów na EU1 od startu serwera? Z 1200? Coś takiego. Z tego najwięcej poszło tak naprawdę na wbijanie klasera. Bardzo dużo na to poszło pierwszego dnia, wczoraj. No i na skipy w twierdzy, jak kupiłem pakiet twierdzy, nie? Tam też troszkę jednak poszło. Poszło więcej niż mi dał ten pakiet twierdzy, więc tam 350 jakoś, coś takiego. No, ale mówię, no najwięcej idzie na ten klaser, co by nie patrzeć. No, plus 3. Nie, nie chce mi się jebać to. Nie chce mi się, nie chce mi się. 50% jest git, tyle sobie założyłem. Nie będziemy już się napinać. Sianko Lifin. Dobra, to co? To teraz po kluczyk do trzeciego lochu w takim razie. Niech mi ktoś tylko przypomni. Tak, tak, na bardziej tylko lutnia. Sianko Demians. Niech mi ktoś tylko przypomni, jak bijemy 35 level o podkach XXL. Bo ja mam tendencję, żeby zapominać i klikać lochy bez nich. Mam nadzieję, że ktoś zapamięta. Bo... No mówię. Nieraz zapominam. Dobra, tutaj to kluczyka na pewno, żeby ten klucz szybko poleciał, bo naprawdę to jest giga istotne, żeby dzisiaj ewentualnie 50 wbić. Nie ma. Kurwa mać. Przeloguję się jeszcze. Ataki w twierdzy? Spoko, do ataków to mam jeszcze... Jeszcze mam dużo rycków. Wezmę tą krótszą. Nie no kurwa, przecież te klucze to jest jakiś prank, odkąd ten nowy Begen wszedł, no. 60 awki wczoraj zużyłem, żeby drugi klucz dostać. Nie no. Czy wy to widzicie? Przecież to jest prank. Ja cały pasek zużyję, żeby klucz dostać do tego.
33 level już. Odechciało mi się już. Dobra. Potki na 35 mówiłem. Na 32 jest jeszcze bardzo mała szansa. Dobra, lecimy w ten loch. Dziewięćdziesiątawki na klucz. Nie wkurwiaj mnie nawet. Chciałbym tu dobić 35, żeby na nim się już przebrać i tych potek poszukać. Ale nie wiem, czy się to uda. Są jakieś buty, jest 34. No dość słabe te buty, na razie zostawimy. Spokojnie, ale powiem wam tak, powiem wam, że mając streama, jest naprawdę jakaś dziwna presja nałożona. Bo wczoraj to ja sobie klikałem sam, wyjebane jajca, który level wbije, to wbije. Nigdzie mi się nie śpieszyło. Piękna sprawa. Czy my tego woja jeszcze zrobimy? Może zrobię skanika szybkiego, ale on chyba powinien paść. Na niego powinno być chociaż z 1% i on nam da 35. 4% nawet, 4,60, dobra. Nie no, jemu ciągle zostaje 10-20 tysięcy. O, dobra, siedzi. I znowu bez dziury. Cześć, możesz wyjaśnić, jak ty tak szybko przeciwników atakujesz? Widzę, że pełno skrótów, których nie znam. Nie rozumiem, których przeciwników. Na sali chwały, czy jak? No i co? I teraz przebieranko by trzeba zrobić. I to już takie konkretne będzie przebieranko, dlatego że my już wbiliśmy chyba z 9 leveli od ostatniego przebierania. Może od gabinetu zacznę, żeby te potki przy okazji. O, zobaczcie. To może być. Wytrzymałeś szczęście, to podziękuję. O kurwa, tu jaki górny rozrzut. I plus 7 jeszcze. Nie no, to muszę zmienić. Nawet nie tyle golda, jakoś giga dużo. To szukanie tych itemów zwykłych jest tak męczące. Ja zawsze, nie wiem. Będzie kemot. Będzie na YouTubie pocięty, a tu będzie w całości, jak będziesz chciał. Ja zawsze mam takie, wiecie, że już jestem przyzwyczajony do epików po prostu. No tu mamy niby 40 pancerza na plus 40... Dobra, chuj, wezmę to. Czyli jeszcze klata i hełmik. O! Proszę. Dobra, warto było rolować. Okej, to sobie posprzedaję. To zrobimy na razie tak, no i teraz gemiki. HP, ładnie. Dobra, na razie dwa razy HP. Ten możemy jeden sprzedać, niech będzie. Tak, tak, no ja tu będę musiał siłę na razie, chociaż 111 to chyba ciężko będzie coś więcej. To weźmiemy sobie do broni od razu. Wiem, że tu powinienem trochę więcej gemów na siłę mieć. Ale no widzisz, bierzemy to co leci po prostu. Jest siłka, zajebiście. Jeszcze 4 gemy. Z ręka, fajnie. Jest siłka, pięknie. Szczęście. Siła, zajebiście. HP, niech będzie. No i teraz jakby nam poleciała siła, to by było idealnie.
Tylko że już nie mam golda, więc musimy zrobić pyk, pyk, pyk. Zrobimy to sobie tak. I okej. Siła. Cudownie. I wiecie co? Albo dobra, na razie niech to się kupi. No, ładnie, ładnie te gemy lecą. Do tego jest fard akurat, chociaż tyle. No to co? Przebranko było, teraz lożki. Zaczynamy od zwiada. No nie rób tych uników, ty skurwolu. No nie do końca właśnie. Dobra, teraz leży. 36 level. Teraz tego zwiada machniemy. Ty, jaki zajebisty, zajebista nuta do klikania lochów, bez kitu. Co to jest? Oto Delf dodał. Podoba mi się to. Nie no, ten unik ostatni, Jezu. Padaj. No. Widzicie, jak wam nie pada, to trzeba Entera użyć, bo jak będziecie oglądać, to nie padnie, za chuj. Zbychu zrobiłem trochę po klucz do trzeciego lochu. Więcej nie ruszałem. Okej, teraz mamy Woja. On raczej jeszcze padnie. Dokładnie, 38 level. No dobrze by było znowu 40 dobić. Tymi lochami. Ale zobaczymy. A ja nie pamiętam czegoś takiego, żeby tak było, szczerze. Że jak się ogląda całą walkę, to jest większa szansa. W sensie u mnie chyba nikt tak nie myślał. No ale wiesz. Albo dobra, nic nie będę mówił. Nie będę dzisiaj nikogo roastował, dzisiaj mam dobry humor. Sianko Vehox. 90 to trochę, 90 to w chuj, ale no tyle potrzebowałem, żeby dostać klucz. Co ja poradzę? Dziękuję za followka. Z tym kurwikłakiem już może być ciężej. Patrzymy procenty. $2.26 mamy jeszcze na niego. I na poczwarę not possible. 2.20 to jest sporo, no ale trzeba przyenterować. Ewald, ale co chwilę tu się ktoś ogłasza, że szuka ludzi do gildii. To tam sobie wbijaj do ona, na przykład Dąbek napisał. Nie no, jakbyśmy mieli 2,20% na jakimś 300 levelu, to by po to padło w 15 grzybów. A że mamy 2,20% na paladynie na niskim levelu, to... Cztery tysiące, kurwa, jeden hitek. Hej, broken są te uniki, powiem wam. Ten Fireball w teorii to jest dobre na zwiadowców, ale oni tymi unikami to sobie odrobią całego tego Fireballa i jeszcze mi najebią. Nie no, ubić go musimy, to w ogóle nie ma co gadać. Tak się zastanawiam tylko, chociaż nie, na razie nie. Chociaż wiecie co? Jesteśmy jeszcze na takim etapie, że można... O, szczęścia mamy bardzo mało. Można trochę golda tutaj rozdać. Powiedzmy, żeby tu była zdycha. I na tą z rękę machniemy trochę. Bo... No to kosztuje tyle co nic, a jednak na pewno pomoże. Też nie ma co tak klikać jak debil. Dobra, powiedzmy, że niech będzie 130.
teraz powinny procesować. A z ciekawości, co nam to dało? Było 2,20%. Ile nam dało podbicie tego? 3,20, okej. Okay. 1% więcej, zobaczcie. Mówiłem. Warto o tym pamiętać. Tylko akurat ja zawsze zapamiętam. Ale zapominam zawsze. Na SF Toolsie masz ile expa? Da? Bez kitu. Oliwier, mądry człowieku. Jestem debilem. 148 tysięcy. Ej, to on mi da level. Da mi cały level. Przytrzymaj, będzie szybciej. O, zlagowało? Ej, wracamy do W55. Na W55 też tak działało, że musiało zlagować i wtedy było wiadomo, że lock pada. Pokszman. Dobra, i teraz mamy... A, no właśnie, tego bossa. Ile my mamy na tego woja? O kurwa. 002. Broń wymień. 4 levely wbiliśmy. No, to jest jakiś pomysł, żeby spróbować brońkę wymienić. Na SF Toolsie Terkwer. SF Tools taka stronka. Broń i może coś jakby nam tu poleciało jeszcze, co by nam dało na plus. Plus 8, 104 górny. Możemy ją kupić, jakby się nic lepszego nie trafiło, ale jeszcze trochę poszukam. Tu mamy pancerza zajebiście dużo i 70 wytrzymki. Też weźmiemy. O! Dobra, to jest dobre. Na siłkę też. Pięknie. Okej, okay, dobra, to tą broń na razie sobie weźmiemy. I jaki tutaj, czyli dwa gemy na siłę, na pewno jeden do broni i jeden na HP. To był taki w miarę dobry rozkład, żeby coś takiego mieć. Lecimy z tym. Jest jeden na HP. Teraz dwa na siłę. O kurwa, ty, jest na siłę. Ja na razie zostawimy, bo może lepszy poleci. Ty, co jest? Jezu, jak dzisiaj te gemy pięknie oddają. Obydwa 112, dobra. Okej. Okay. Pancerza pod naprawiliśmy. Staty takie. Te procenty, jak to teraz? 1% ponad na niego. No to nie jest dużo, ale lecimy. Musimy go kliknąć. Musi wpaść ten 40. Przez to, jak nam poszło... Ile nam poszło awki na ten klucz, no to musimy wbić ten 40. Nie mogę już tu w ogóle... No. To niezłe 1%. Oj, jaki wisiorek od razu ładny. Zaraz go tu sobie ubierzemy oczywiście. Ale to za moment. No, powoli, powoli. Jezu, zobaczcie jak my go dziubiemy, jakimi hitami. Teraz trochę większy. Teraz następny klucz 90 dawki. Nie denerwuj mnie nawet, nie będzie tak. Teraz wpada w trzeciej misji max. Ale zanim to zrobimy... to oczywiście klaserkę jeszcze podbiję troszkę. Standardowo. Tylko sobie chcę zużyć... Zużyję sobie golda, żeby nie stracić głupio, bo i tak będę te gemy niedługo wymieniał znowu. Kurwa, no gemy oddawały przez chwilę, ale... Ale teraz to widzę, że nie bardzo. Jest jakaś siłka. Jeszcze jeden. Dobra, HP może być. Golda się pozbyliśmy, pięknie. Po co ci te gemy na szczęście? No tak, trzymam w razie czego, jakby nie było co włożyć. Nie wiem, czy mi są potrzebne, czy nie, no ale i tak mam dużo miejsca, to wiecie. Nie ma co się napinać. Dobra. To co, może teraz jakoś 250 i w dół. Bo tu już raczej będziemy składać tych ludzi. Tak, no właśnie też jestem tego zdania. Właśnie też dlatego na tym dzisiejszym filmie tłumaczyłem... skąd się wziął tytuł, no bo jak ktoś był wczoraj na streamku na starcie, to widział jak to działało, a w zasadzie no średnio działało, można powiedzieć, że wcale. A, tu już nam nic nie poleciało. Dobra, jebać.
Nie chce mi się. 54,5 prawie. Niech będzie. Czy mamy spełnione wymogi na klucz? Mamy. Podczas zadania. Przeloguję się jeszcze. I lecimy. Dobra. W trzech misjach nie było. Ja pierdolę. Trzymaj się, Mateusz, trzymaj się. Nie powiecie mi, kurwa, że coś z tymi kluczami jest nie tak. Nikt mi nie wmówi, że kurwa, odkąd wszedł nowy backend, to coś się tu nie zmieniło. Bo to nie jest pierwszy serwer, na którym tak to wygląda. O, mamy klucz. 10 minut, 21 tysięcy expa. Pogchamp. No i tak to wyglądało wczoraj, no. Jak mi ktoś nie ufał, że tyle szukałem klucza do drugiego, to dzisiaj sami widzicie. Dobra, nieważne, lecimy z tym. Jakiego kolegę, Kakir? Mogę pozdrowić, jak chcę, ale to dziwne pytanie. Jak mam być szczery. Ile awki poszło? Zaraz zobaczę, bo nawet nie wiem. No ale dużo, dużo. A, Saska? A to jego nie pozdrawiam akurat. 68? Nie wiem, ile miałem tam, ile mi tam zostało. Albo z 75, no coś koło tego. Lecimy, lecimy. No i elegancko. Nie no, jak można się próść do kogoś, że ktoś siedzi u kogoś na czacie? No trzeba mieć już naprawdę w bani tak pojebane, że to jest dramat. Ale ten typ taki jest, to akurat niestety go kojarzy. Dobra, tego aligatorka jeszcze machniemy raczej. Nie obrażaj weebów. Ja nikogo nie obrażam. Wiadomo, że są osoby, które oglądają anime i są koksami. Rzadko spotykany gatunek, ale zdarza się. O, dobra, siadło. 44. Przebieranko zaraz robimy. A skoro ma problem, że wy tu siedzicie na czacie, to znaczy, że on też tu siedzi, tylko że się nie odzywa. Także to w ogóle jest... ja nie wiem. Już. Spokój, spokój. Nie będziemy się dzisiaj denerwować. 006. Słabiutko. Słabiutko. Czyli raczej na razie stop z lożkami. Czyli co? Przebieranko w takim razie. Znowu. Kompleksowe musi wlecieć. 85 już nam tu może itemek polecieć. Piękna sprawa. O kurwa, jaka broń. Dobra. I 49% nam się zrobiło. Dobra, to musimy szukać jakiejś czapki, co nam da na plus. No nie. Jezu, jak ta broń, jak ta grana zrucha w dupsko. Dobra, chuj w to, nie chce mi się. 48%. Potem coś jeszcze poszukamy. Teraz i tak na pewno jakieś lochy wbijemy. Potem się nad tym klaserem będziemy zastanawiać. W sumie to... dobra, posprzedaję już też to. To posprzedaję. Właśnie się tak bałem, żeby jej nie ruszyć, Ewald.
tej brońki. Ile mi teraz poleci duża siła? Sprawdźmy. 114. Czyli dobra, to możemy wrzucić tu, to możemy wrzucić tu, to tu, to sprzedamy. Jak ten rozkład wygląda? No teraz zdecydowanie jeszcze na HP nam się przyda, gemik. Nawet Z2. Kurwa, jak ja nie lubię, powiem wam, jak mnie coś tak z rytmu wybija, jak ktoś... Ja sobie muszę w ogóle telefon wyciszać, jak ja streama odpalam, bo teraz jestem taki, że myślę o czymś innym i robię co innego. Muszę po prostu, kurwa, nie odbierać w trakcie streama. Dobra, zrobimy tak. I chyba Z2 gemy na siłę teraz będą potrzebne. Jest jeden. Jest HP, ale to na później. Jest siła, dobra, pięknie. Dobra, jakoś to tam się prezentuje, powiedzmy, sensownie. Dobra, to co, w lochy chyba, nie? Bardzo duży roll nam się trafił na tej broni, zobaczcie, górny 145 jeszcze nam dało plus 10 od tej, którą kupiliśmy wcześniej. Zajebista broń. Siadła. Lecimy. Po co ci fototopki obok twojego konta? To jest, żeby zakrywać golda, wiesz? Taki obrazek miałem pod ręką akurat i sobie go użyłem po prostu. Kurwa mać. I jest broń, ale oczywiście... A, w sumie to słaba. No ale... No ale trudno. Ej, oglądaliśmy tą walkę, czy ja ją skipnąłem, bo nawet nie wiem. Oglądaliśmy chyba. Dalej, teraz to. O kurde, ty. Tu musimy przeenterować trochę. No ale to też powinno siąść. No właśnie. 46. Strasznie my mało kryta mamy, no ale nie ma co się dziwić. Możemy troszkę golda zużyć. Cianko, Wiktor, no wbiliśmy 19 leveli póki co, więc... Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Coś tam cię ominęło. Powiedzmy, że na razie tak niech będzie. Dobra, teraz tu mamy... W sumie to sprawdzę, bo ja nie wiem, czy na Wojanie nie będę miał większych procentów, ale zobaczymy. ...0,79 na zająca, na hienę 0,00. Ajajaj. Cianko, Knebi. Ile kosztowały mnie tureckie boty na wczorajszej transmisji? 0 złotych, ponieważ nie kupowałem takowych. Myślałem Farenix, cianko, Jokasy. Myślałem Farenix, że zadasz jakieś... Aż zacząłem to czytać, bo myślałem, że serio masz jakieś takie, wiesz, dobre pytanie na odpowiedź. A tu proszę bardzo, jak zwykle, troluję. Tak, tak, nie. Nie no, jak się coś dzieje, to wiadomo, jest o wiele więcej ludzi. Który my mamy? 46. Dobra, siedzi. 47. I na ten woj jest 84, czyli on będzie w teorii prostszy. Mam jeszcze 140 jawki. Obejrzymy może... A, zaraz mnie wyloguję. Bo do SF Toolsa się zalogowałem. Obejrzymy to sobie w międzyczasie. A ile ja tu mam procencików? O jest, 0,02 mam na niego.
przebieranie jakieś musimy zrobić. Nowa broń na pewno. Chociaż zastanawiam się, czy nie dobić awką 4-8 i dopiero przebierania. Co myślicie? Żeby jeszcze ewentualnie jakieś staty wycisnąć większe. No mamy jeszcze 140 tej awki, no. Będziemy mieli na ten klucz pewnie coś koło 100 awki, może nawet więcej. Lepiej zostawić awkę, ale możesz klucza nie trafić. Myślisz, że mogę mieć takiego pecha? W ogóle to klasera by się przydało znowu podbić trochę. Dobra, dużo już tu nie dosta... Chociaż nie, trochę dostaliśmy, ale dobra. Nie, zaufajcie mi, że to się uda. Jestem ekspertem od startów. Widzicie? 120 awki mamy. 120 awki na klucz. Siądzie jak chuj. Już wyczerpaliśmy limit nieszczęścia. Dobra, przebieranie. A, bo my tu jeszcze pancerza nie mamy, bez kita. To możemy wziąć pod pancerz. Ewentualnie. 77 siły to nie jest jakiś szczyt marzeń, ale niech będzie. To też możemy wziąć. Najwyżej się potem gemami pobawimy. Mamy już 50% pancerza. Ile grzybów już poszło na szukanie broni? Nie wiem, bo nie patrzę. Ze 3... Nie no, 300 to nie. Z 200 poszło. Ty no, biorę to chyba. Chyba to biorę. Co prawda jest siła i wytrzymałość, ale jest taki sam rozrzut, a jest plus 6. Biorę, bo to nie ma co. Dobra, to sobie możemy wrzucić. To mogę posprzedawać. I lecimy z gemami. My mamy teraz dwóch wojowników, więc no... Kurwa. Musimy... ten ostatni gemik na siłę mieć, koniecznie. Dobra, jest. Dziękuję ci. Piękna gro, kochana. 1.30 na zawszonego korsarza, proszę państwa. Natomiast na ruiny Gnark 008. Czyli przebieranie nam troszkę podbiło, ale też nie za dużo. Tego ubijemy. Dostaniemy 49. I co dalej? Dobra. No i tak. No chyba trzeba to awkom dobijać. Tu się blokują na tym etapie. W ogóle już na 48 levelu się dużo paladynów, wojów i tak dalej blokuje. Mamy na hienę cmentarną 0.17. I na pirata krwawonosa not possible. Mamy na woja, więc no nic tu z boków nie podbijemy, nawet jak to sprzedam. Możemy trochę, ale to szczęście nam nic nie da tak naprawdę na niego. Ile my wbijemy tego szczęścia? Niewiele. Żeby tu były jakieś sensowne procenty. Dobra. Zaufajcie mi, że będzie klucz, jak ja to dobiję awką. Zaufajcie mi. Nie no, tak TBH to już i tak nic tutaj nie wymyślę.
Zrobiliśmy level wcześniej przebieranie i to takie dość mocne. To już albo robimy tak, albo... Albo no... Nic, dobra. 82,5 ławki na klucz do piątego lochu. Ale jest 50. Znajdź klucz podczas zadania. Mamy zaptaszkowane. Wszystko mamy spełnione, to co mamy mieć. Dobra. Trzymajcie kciuki, widzowie. Blazer NG. Lustro jakieś jebane już nam się pojawia. Yes! Yes! Biorę krótszą. Dobra, lecimy, kurwa. Mówiłem, że się uda. Łatwo. Ile my na tego mamy w ogóle? Jego jeszcze powinniśmy ubić, ale sprawdzę. 20% na luzaku. No ale zdradzę wam tajemnicę, że 70 to na pewno nie wbijemy. To w ogóle nie ma opcji. Ale to dobrze zwiastuje na jutrzejszy dzień. I teraz mamy co? Tu mamy 8-6, tu mamy 8-8. 53. No to co? Jakiś event epicki się odblokował podobno. Zakładamy cokolwiek, byleby dziurę miało. Jakkolwiek by to nie brzmiało. O, zajebisty. O Jezu, to jest za samego golda, to jest drogie. Ohoho. Dziękuję. Tak, jeszcze za dwa itemy z dziurą i będziemy mogli dalej lochy pchać. O Jezu, tu jaki górny, zobaczcie. No tu ten rożyt słaby, no ale nie ma co narzekać. Ale jakby to nam poleciało z dziurką. Ale trudno. Teraz się zachciało broń. Tu pancerz na minus. Pięknie. Ej, my tu jeszcze musimy w ogóle ulepy zrobić dla gildii. Ja mam ciągle 6-6. Chyba się nie obrażą, chłopaki, jak myślicie?
Dobra, kilka itemów wymieniłem. No sprzedaj się. No żeż. Dobra. Tak, tak, no z kółka te ulepki zrobimy najwyżej. O jest, na siłkę 115. Dobra, no potrzebujemy jeszcze ze 2 na siłę i 1 możemy wrzucić na HP. O, osiągnięcie nam wpadło jeszcze. Przy okazji. Te to zostawię, na HP zawsze się przydadzą. Dobra, zajebiście. Okej, powinno to iść dalej. Siemanko, Apple. Naprawdę to nie siadło? Dobra. 5-4. Dzięki wszystkim za followy. Nie wiem czemu aż tyle tu nagle osób doszło. Ale dzięki, dzięki. To chyba ludzie przyszli jak biliśmy 50. Kurwa, jest 370 osób. Ja jebie. Bardzo was dużo dzisiaj gdzieś. Przeważnie było mniej w drugi dzień. Dobra, teraz lecimy 8-8. Chcą, żebyś do 70 leciał, ale to nie, to jest bardzo ciężkie. Jest w ogóle jakiś paladyn slash wojownik, który ma powyżej 70? Pokaż mi tą topkę. No, zoba. Ziomek się na 6-4 zatrzymał. 6-5, 6-6, 6-1. Wojek ma 6-8 jakiś. To jest bardzo ciężkie na tej klasie postaci, zwłaszcza drugiego dnia. Nie mówię, bo może jeszcze się uda, nie? Tu jakby wiadomo, ale... W sensie uda się tam komuś wbić, bo są takie pojeby. Jakieś tam przedłużanie gryfa i tak dalej, to może siąść. No nie chcę tego wymieniać chyba za bardzo. Nie no, myślę, że tak jakiś 65 to na luzie dzisiaj wleci. Teraz to wystarczy, wiesz, trochę lochów porobić, znowu jakieś przebieranie i dalej lochy i teraz będzie leciało. Zatrzymamy się pewnie tam pod koniec tego ołtarza. Tam jest ta meduza i tak dalej. Czy to, no chyba tutaj to jest. Dobra, może sprawdzimy jeszcze procenty, jak wyglądają. O kurwica, 0,01%, dobra, to jakaś wymianka. Teraz w gabinecie możemy poszukać, dla odmiany. Mało się tu udzielam, ale 6,1 punktów uzbierane. No, to bardzo mi miło. Nie no, ja zdaję sobie, ja mówię, ja to zawsze powtarzam, jak ktoś tak pisze, że... Ja sam, teraz to w sumie mniej, siemanko proboszcz. Teraz to w sumie mniej, ale kiedyś jak oglądałem tak dużo Twitcha, to właśnie też w ogóle na czasie nie pisałem. Tylko sobie w tle słuchałem. Dobra, gabinet jako tako oddał. Tu możemy wrzucić ten gemik. I lecimy teraz na... No najlepiej jakąś brońkę, nie? No, niech będzie. A, ja nie mam złota. O kurwa.
Nie no, to nie ma znaczenia, co się wybierze. Kurde. O Jezu, ja mam bardzo... No nic, trzeba komuś golda w takim razie podebrać. Kurwa, to szukanie tego... Ale powiem wam, że dzisiaj dobrze poszło z tym goldem, w sensie... Dopiero pod koniec musieliśmy takie spamowanie ataków robić. Dzisiaj poszło w miarę git. Nie mam pojęcia, jest jakiś limit, żeby boty nie spamowały, wiesz? Ale powiem ci, Benny, że ten limit strasznie przeszkadza ludziom, którzy rekrutują do gildii. W sumie to możemy sprawdzić procenty. Kurde, wcale nam tak jakoś giga mocno nie wzrosły. Na T-Rexa mamy 2,65, na Pirata Krwawonosa mamy 0,30. Dobra, no to T-Rexa ubijemy. Kto ci skrzynkę zapełni w Shakesie? No pewnie jakiś przygub spamuje jakimiś banwordami. Nie pierwszy raz i nie ostatni. Ktoś ma tak przykre życie, jak u Maciek. Ktoś ma tak przykre życie, żeby zakładać jakieś konto z losowymi literkami i spamić mi przez cały stream jakimiś tymi n-wordami i tak dalej. Jesteś przygłupem. Gostek, ale no trudno. Nic więcej w życiu nie osiągniesz. Oprócz tego, że możesz do mnie napisać na pocztę w gierce. Przykro mi. Taka prawda smutna. O, trochę nam się więcej siłki od HP, to jest akurat dobre, bo ten rozrzut nasz był słaby. No i mamy 1,40 na Pirata. Oglądaliśmy to? Chyba nie oglądaliśmy tego T-Rexa. Na Pirata jeszcze klikniemy. To Maciek na pewno, myślicie? Minus 2. I jeszcze ten kryt na koniec. Dobra. Tu jest 1,40. To jeszcze ubijemy raczej. I zaraz zbrojownie będziemy musieli ruszyć znowu. HP mu zostało. Ajajaj. Dobra, siedzi. Dobra, sorry. I... Żeby mu zostało 0 HP, to... To ciężko chyba zrobić, w sensie no... No ja też właśnie nie zauważyłem. Miałem to samo powiedzieć, że znowu minus 2. A się okazało, że to samo oglądamy. Dobra, i teraz mamy tu jakiś setny level. Jaszczurzy rozbójnik. Ile mamy na niego? 1,14. Czyli jeszcze jego powinniśmy ubić. Dziewięć tysięcy. On nam da... Ile on mi da expa? 653 tysiące. No to nie, 60 to on nam nie da. O kurwa ty, prawie. Dobra, i teraz robimy tak. Pyk. Pyk. I jest 60. Nie wiem, czy to było najmądrzejsze, co zrobiłem, ale nic innego mi nie przyszło do głowy. Możemy obejrzeć. I jakieś przebieranko w zbrojowni teraz.
I klucz z misji? Nie, właśnie to jest najgorsze, że teraz nie ma klucza z misji. Teraz musimy te lochy zamknąć. A to i tak nam nawet nie da 70. Dopiero od 70 jest następny klucz. Co ja tu mam? Buty do wymiany ewentualnie. No i standardowo, jakieś tam broń i tak dalej. Zobaczmy. O! O! Hello! Tego mi było trzeba. Jeszcze jaki rozrzut fajny. 40 więcej prawie. Tu niestety bez dziury. A, 49% pancerza mam. To jeszcze by się przydało. O, coś takiego na przykład. Tu możemy gemik na HP od razu wrzucić. Żeby ten rozstrzał był podobny. Ale te bronie dają mało, Jezu. Pamiętam na bardzie to się wbijało kilka leveli i od razu ci broń dawała. Tu pancerz na minus. Od razu ci broń dawała plus 30. Plus tam 25. A tu wbijasz trochę leveli i broń plus 6. No mamy plus 12 głównych, ale górny jest mniejszy i taki sam ten, średnie. Opluwam raczej. Te 12 podstaw chyba nie było tego warte. Ile grzybów już poszło? 4700. Policzyłem specjalnie dla ciebie, Wazon. Nie musisz dziękować. Dobra, to też możemy wziąć. No te buty jakby nam wypadły. Jaki my tu mamy gem? Na siłkę już potrzebujemy tylko. Te buty epickie by się przydało. 2,5 zostało. Troszkę mniej, no ale na jutro trzeba będzie jeszcze załadować. Trochę. O kurwa, jeszcze plus 6. Szkoda, że bez dziury. Czyli może się jeszcze lepsza trafić. To bardzo fajne. Tu też na siłkę. Dobra. Tego nie. Porolujemy jeszcze tak ze 100 razy. A nuż się te buty trafią. I szukam gemów. Jeszcze raz ile poszło? 4700 Ewald. Około no. Chociaż nie, ty więcej, bo ja przecież, no więcej, no. No to coś koło piątki. Zapomniałem o pakiecie twierdzy. Pięć kloka grzybów na 60 level paladynem. I uważam, że graliśmy w miarę mądrze. Także no, trochę droga to wychodzi, to ekspienie tą klasą. Nie, no i są buty i bez dziury. Dobra, Akitor, który serwer? I potem Wazon. Dobra. Tych gemów trzeba poszukać. Same na siłkę chyba. Steel minus 300. Nawet więcej, bo tam ktoś jeszcze wcześniej kupował. Ile już te gemy kosztują? 90. No czemu to się z takim lagiem sprzedaje?
Dobra. Jeszcze dwa. Dobra, jest siłka. A, czyli tylko jednego potrzebowaliśmy. To możemy sprzedać jedno. Czemu to się laguje, jak ja sprzedaję? Może ja za mało klikam. Okej, okay, procenty. Na to mamy 3,5%. Powinno paść łatwo. Dobra, jest 61. Obejrzyjmy to sobie. Procenty jakie masz, powiedz? 3,57 na ośmiornicę, na bagiennego Dragora not possible. Powiedziałem chyba. A, i tu jest bagienny Dragor i tu jest kapitan Korsarzy. ...009 na kapitana Korsarzy. No co, no możemy poszukać jeszcze trochę tych butów. Ewentualnie jakieś brońki. O, proszę bardzo. Dobra. O, i osiągnięcie wpadło. To możemy sprzedać. Trochę golda możemy wydać, ale tak bez przesady. I teraz mamy woja. I tu. Okej, okay, i sprawdźmy, czy te buty nam dużo dały. ...025. Nie wiem, nie ma tu już sensu jakoś giga dociskać. Jutro będziemy dalej kombinować. No i itemy mam pozmieniane. Tu bym musiał ewentualnie w staty dodać, jak mi gold poleci. Jutro 100 będzie, nie wiem. Jak tak patrzę, jak to idzie, to może być ciężko. Ale zobaczymy, no będziemy próbować. Nie, bo tak się zastanawiam. Co by tu jeszcze można zrobić? Dobra, wyjebane chyba. Zaraz zrobię te ulepki, no. Zaraz zobaczymy, ile nam tu golda poleci. Jaki mam klaser w ogóle? 59. To jutro na starcie sobie. Długi już streamek jest też. To w ogóle druga sprawa. Już prawie 3 godziny w ogóle stream. Ja jebie. No i tak nie mam pomysłu bardzo. Tu na pewno, zresztą mam nadzieję, że nam sporo golda z koła poleci. Ale nie mam szczerze pomysłu, co by tu jeszcze. No musielibyśmy na pewno na 3 staty te itemy powymieniać. Ale to znowu od chuja rolowania by było. I też nie wiadomo, czy by dało radę. Brońkę mamy mocną dość. Dobra, chuj z tym na razie. Okej, okay. Aweczka skończona na dzisiaj. Jakie ja miałem mieć ulepy? Tutaj gdzieś pisał chyba. Tutaj. 8-10. O, osiągnięcie nam też wpadło. Możesz na kanał ten ogólny Demiens, ten co się nazywa czat, po prostu. Ja tu mam jeszcze sporo golda. Ale w tych itemkach to niech będzie awaryjny. O, właśnie o tym mówiłem. Dobra, jest jeden goldzik. Są jakieś buty. Dobra, to możemy od razu machnąć tak. I tak. No czemu sam kamień? Dobra, jest goldzik jakiś. O, 62 level kółkiem.
Dobra, nie poleciało tyle tego golda, co chciałem. Tak TBH. Ale trudno. Zrobimy im 9-10, niech mają. Ile mi da w ogóle warta? 11 tysięcy. No, to jutro się zrobi 10-10, już będzie z głowy. I ja rękę możemy jeszcze machnąć. Tu tą resztę sobie wrzucę. Mógłbym to jeszcze pokombinować z EQ, mógłbym, ale nie chce mi się tak TBH. A wiem, że to i tak, no ewentualnie byśmy jakiś, nie wiem, 6-5, 6-6 wbili i też by był stop, więc... Wolę się tak wstrzymać i jutro sobie ruszyć ze świeżą energią. Dobra. Niech będzie tak. I niech będzie tak na razie. Co nam jeszcze zostało? Arenka chyba. Dokładnie. Na koniec jeszcze topkę zobaczymy. Może... O kurwa. Tu nam sami mocni wyskakują. Może ja nie będę na pałę klikał, bo to... Zapominam, jak to wygląda. Niech tam się bawi. W końcu wygra. Następnym razem, jak postawi, to odrobi. To tak działa, mówię wam. Dobra. Może jakąś na 2 godziny warte na razie. Niech to będzie tak. Dobra. 41 pozycja w rankingu. Not bad. 62 level. Mogło być lepiej. Ale na jakiś, nie wiem, na jakiś taki 6-8 się nastawiałem. 70 to raczej nie wiedziałem, że dzisiaj nie wbijemy. No, nieźle. Ale mogło być lepiej. Tak wygląda topka. Jak tu jeszcze kogoś to interesuje. Zobaczcie, Palek 6-5, 6-6. O, wbił wojem 70, jebany. Ale to jest ten ziomek z W60 w ogóle. To jest ten, co Ultimate'a tak nadupcał. Czekajcie, niech to się pojawi. O, widzicie? To jest on. On ma najwyższy level na W60. No ale wbił, ładnie. Dobra, jeszcze zrobię tutaj oczywiście screena przed północą, jak to będzie wyglądać. Ale na ten moment tak. Pupilki ma 28 osób. I tyle. Tak to się prezentuje. Trochę się tu podbiliśmy w gildii. Nie ma tragedii.